Bobry, jak wiadomo, mają silne zęby. Gałąź grubą jak rękę mogą przegryźć lekko. Ścierają siekacze o patyki, gałęzie i pędy. Tną drzewa, budując tamy, łatwo oraz prędko. Dlatego o zęby dbać powinny wyjątkowo. A w ich diecie są raczej liście i owoce. Jednak Bazylii nic sobie nie robił z tego, a wszelkie ostrzeżenia bywały mu obce. Co to się dzieje? Ktoś gdzieś musi pomocy nagle potrzebować. Może się oparzył, albo wpadł w pułapkę, albo pszczoły go gonią. Muszę go ratować. Chyba złamałem ząb mój. Kiedy masz problem z zębem, on ulgę przyniesie. Bo trzeba wam wiedzieć, że oprócz czekolady, Bóbr miał wiele słodkich grzeszków na sumieniu. Uwielbiał bowiem także cukierki i żelki. Słodkie torty i ciastka, rurki pełne kremu. Zajadał się też babeczkami w polewie lukrowej. Kochał pianki, lizaki, galaretki, draże. Nie stronił od słodkiej i lepkiej waty cukrowej. Nie ograniczał się wcale, jak rozsądek każe. Nic dziwnego zapewne, że przy tonach cukru, jakie Bóbr codziennie spożywał w nadmiarze, bakterie w jego ustach pląsały radośnie i psując je w bobrzych zębach szybko zamieszkały. Bazylii, od dzisiaj jesz więcej warzyw i owoców. Zamiast cukru, witamin czas nadszedł i zdrowia. Ale przyjacielu, nie smuć się zanadto, proszę. Mam bowiem dla ciebie także coś słodkiego. Chrup Bobrze razem ze mną chrupki smakowite. Bez palmowego oleju, naturalnie barwione, w umiarze nie sprawią nam żadnych kłopotów. Smakują wyśmienicie, przez wszystkich są cenione. Przekąsić coś słodkiego każdemu się zdarzy. Byle wybrać coś pysznego i by było zdrowo. Rar!